Adam Kopiec z portalu Excel i Adam. Dzisiaj trochę o drukowaniu, dokładnie jak wydrukować różne, tak, niesąsiadujące obszary na różnych stronach. Tak. Na przykładzie tu dwóch tabelek. Weźmy sobie Ctrl P, podgląd wydruku. Jak to wygląda tutaj z tej strony? Widać, że tu się nasze tabele załamują. Też na samym dole widać, że to jest jedna z dwóch stron, czyli druga część tabeli jest na drugiej stronie. Tu sobie poprawmy to trochę od razu, orientację poziomą ustawmy, no i jest trochę lepiej. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Chcemy teraz, żeby wydrukować tą tabelę na osobnej stronie i tą tabelę na osobnej stronie. Dodatkowo ważne, żeby ta tabela była wydrukowana na pierwszej, a ta na drugiej stronie. Jak to zrobić? Najpierw trzeba te tabele zaznaczyć. Najpierw jedną, później drugą, a następnie z zakładki układ strony wybrać sobie obszar wydruku i ustawić obszar wydruku. Tak, tu wokół tych obszarów pojawiły się takie dodatkowe kreseczki. Co jest istotne przy tym zaznaczaniu, wybieraniu? To w jakiej kolejności zaznaczysz obszary. Pamiętasz, tak? Że najpierw pierwszy obszar zaznaczasz, później naciskasz Ctrl i przytrzymujesz, możesz zaznaczyć drugi, później znowu możesz przytrzymać Ctrl i zaznaczyć kolejne obszary. I w takiej kolejności, jakiej je zaznaczysz i następnie dodasz do obszaru wydruku, tak one będą w takiej kolejności będą drukowane. Żeby to sprawdzić, wejdziemy sobie na zakładkę widok i podgląd podziału strony. To może sobie troszkę zbliżymy. No i widać, że ta tabela, czyli ten obszar, który zaznaczyłem jako pierwszy, będzie wydrukowany na stronie pierwszej, a ta obszar zaznaczony jako drugi na stronie drugiej. I tu właśnie ciemne niebieskie linie oznaczają granice wydruków. Tu widać nawet fragment tekstu. Właśnie to wszystko na szare nie jest brane pod uwagę przy wydrukowaniu. I na tym widoku możesz sobie właśnie dodatkowo sprawdzać, czy poszerzać te linie i patrzeć, gdzie tu będzie tam granica drukowania. O, dobrze, to ja sobie pocofam, żeby było tak jak na początku. Wrócę do widoku normalnego i możemy zobaczyć nasz Ctrl-P, że na tej jest pierwsza tabela, na tej jest druga tabela. Można jeszcze dopracować wygląd, ale to już na inną poradę. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.